Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w kolejnym odcinku serii Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Chyba ostatnia walka nas czeka dzisiaj. Chyba. Nie wiem, nigdy nie przyszedłem DMC 3 Dante's Awakening, więc nie wiem. No ale wszystkie znaki na niebie i ziemia, to właśnie na niebie, to czerwone niebo, wskazują na to, że to będzie ostatnia walka. Invading Hell, no właśnie, Mission 18. Break the seal and battle into the depths. Aha, czyli gdzieś będziemy walczyć jeszcze. Znaczy, będziemy utorowywać sobie drogę głębiej w piekło. Ale obawiam się, że brakuje mi dosłownie niewiele. No 200 brakuje, żeby kupić, kurczę, lot. Dosłownie 200. Niech to szlak, ale dobra, trudno. To jedziemy w ten sposób. Shit! Mogłem spirala włączyć, bo patrzcie, co ja mam cały czas. Rakiety z zasięgiem 3 metry może. Jasny gwinak, to jest kiepskie. Dobra, da się tu. Alright. He? Dobra. A czy stąd idzie zejść na dół? Idzie i tu była baba od razu sklep z hydrą i tam też zadziałamy. Zmienimy sobie broń, kulturalnie, ładnie, grzecznie, żeby nie biegać z tymi rakietami, które tak w sumie nie są takie fajne, jak myślałem na samym początku. I w sumie w nich bym się doszukiwał powodu, dla którego Mary, czy tam Lady, zwał jak zwał, nie może kontynuować tej podróży, że jest za słaba, bo rakiety są za słabe. Więc zmieńmy. Equip. Nie, Ebony i Alvory oczywiście muszą zostać. Artemis, nie bierzemy tego, ale Spiral za Kalinę Anne. I ewentualnie później można było Ulfa zmieniać, jak już Nevana ulepszę na maksa. No ale dobra, to spokojnie, ten spacerek przyspieszę. Dobra, okej, to już jesteśmy, więc idziemy swobodnie do przodu. Bronie takie, jak być powinny. Okej, dużo skakania to się zapowiada, więc dobra, double jump jest? Jest, no to hop. Hop, hop. O, ten motyw jest znany już teraz szerzej z innych gier, ale podejrzewam, że w roku produkcji to musiało być coś fajnego. A okej, skakałem w lustro. To czy mogłem spróbować zniszczyć od razu. Ej, ale figury szachowe, o kurde, nie myślę, że partia szachów mnie czeka. Nie no, spoko. A, bo tu była wieża! Jednak miałem rację. To z prawej strony, widzicie? No tam, gdzie wieża normalnie stoi na planszy szachowej. Mogę na króla od razu przypuścić atak. Nie. Najpierw pionki. No dobra, no to zacznijmy od pionków. Dosyć się. A to w jakiejś określonej kolejności, czy mogę po prostu ciąć? Oj, gitara. O, widzę ruch konikiem. Widzę. Ach, kurde. No i konik się ruszył. Ej, przez roszadę zrobili? Nie, myślałem, że roszadę. Wieża jest na swoim miejscu. Shit. Dobra. Konik będzie bardziej opierdliwy, więc no. Więc Dante z Juszu mógłbyś go tak... Właśnie, dziabnąć? Dziękuję bardzo. O, szesz! Właśnie. Królówka bije. Hetman. Zwał jak zwał. Znaczy jedna i druga nazwa jest prawidłowa. To jest chyba koniec, nie? No to dobra, gońca rozwalimy. Kurde, tutaj trzeba uważać. No. Ale można też ją po prostu rozwalić już teraz. To przeszkadza trochę. Oj kurde, bardzo przeszkadza. Osuń się. Dam te szybciej trochę. Mógłbyś. Oj, wieża. Oj, kurde, za dużo figur w jednym miejscu. Do wycinania. Oj, to by mogło wejść w cokolwiek, Dante. Ej, w sumie tak delikatnie w powietrzu, to jestem kryty. Konik mnie nie może sięgnąć, nic mnie nie może sięgnąć. Więc spokojnie będziemy tak robić dalej, bo to jest dobra taktyka, się okazuje. Ej, no co jest, czemu konika nie mogę, przecież nawet nie stoi na właściwym polu. Dobra, jedna wieża poszła. Teraz tak, tu zostaje, o właśnie, rozwalić drugą wieżę. Oj, w powietrzu. Kurde, za nisko. Wyżej trzeba. Ej, nie, bo tu król już nie ma prawie rogów.
Oh shit. Co to było? Nie, na pewno w tym miejscu nie użyję mortki. Wystartujemy jeszcze raz z tą partią szachową. O kurde, trzeba tam dojść. No dobra, no to znowu już drugi raz w tym odcinku Fast Forward, czyli szybki bieg. Który dla mnie wcale nie był taki szybki. No dobra, jesteśmy tym razem inaczej, tą partię rozegramy. Co czy inaczej, no nie było nic złego w poprzednim wykonaniu, tylko za duże wciry na początku dostałem i to się przełożyło na końcową porażkę. Dobra, może spiralem, tak parę przyjaznych ciosów na dzień dobry, przyjaznych strzałów, on się rozumie. Dobra, czyli te, które bezpośrednio nawet nie biorą udziału i tak robią przypał. Dobra, Devil i zobaczymy, jak tam się podoba granie moje na gitarze. No! Nie, Nevan daje radę, się okazuje. Ale nie tak bardzo bym chciał. Dobra, Dante, pokaż swój cios na dystans. No, akurat wtedy, kiedy załadowałeś go, to musiało się nie udać. Ty się nie ruszasz, nie bierzesz udziału w grze? Chciałbym, żebyś brał udział, bo jest z boku, bym cię wyciął. Dobra, kulówka to nie. Ale gońca. Jak najbardziej. No, ta była blisko. Dobra, teraz to już w ogóle. Dobrze, przynajmniej można stąd zlecieć na pysk. Ale co to za oszustwo? W szachach się tak nie gra, że dwie figury na jednym polu. Więc ja na waszym miejscu, jeżeli chcecie zachować zasady, no to bym się odsunął. Przynajmniej każdy na swoje własne, indywidualne pole. Dobra, jeden pionek mniej. Oj, figury zaczęły ze sobą współpracować chyba. Aha. Zawsze się na Devila, ale wierzę. Kurde, pionek, przecież no nawet głupi pionek tutaj przeszkodzi, więc to dopiero konik, więc zajmijmy się wszystkim po trochu. Dobra, goniec. Coś jest? Dobra, ruszył się. No już tak szybko się dzieje. No i szyć. A ja mam, w sumie partia szachowa jest wygrana, kiedy załatwi się króla, no to może skupię się na nim tylko. I rogacza będę wycinał. Gdzie on się teraz podział? Kurde, rogacz! Bad! Ale właśnie, cyk! Kogoś tam, mam nadzieję, trafiłem. O-o! No, król tam sieje zamęt, ale tylko na polu wokół siebie. O! Przypominam, jeden cios jest po mnie, więc Devil od razu wchodzi. Królówkę powycinać delikatnie, chociaż drugiego rogu ją pozbawić. Przed śmiercią, niestety nie. Nie będę używał tutaj mordy. Biegniemy to jeszcze raz. Nie, bo serio, nawet kurczę, w normalne szachy jestem lepszy niż tutaj, się okazuje. Tak chamsko dwie partie z rzędu przegrać. Dante jest jedną figurą, ale jest też jedyną figurą samą w sobie. No to kurde, nie ma takiej figury jak Dante. Jakby była zbóża wymienić, nigdy nie miał szans. Ach kurde, myślę, że te dwa pionki od razu się to uda. Ale nie, dopiero po chwili. No. Już tam konik wszedł do gry, widzę. Nie goniec, walnij w tego Dante, w którego możesz walnąć. Jak królówka się ruszyła, Hetman biega po planszy. Ale na szczęście po przewidywalnych polach, bo pokazuje to linia. Dobra, teraz już o wiele więcej ich wycinam, więc... Może też tutaj się... Tam trafi się, ale jednak... Gdzie ty tutaj biegasz, kurczę, jak tutaj konik się nie rusza praktycznie. A z konikiem trzeba tak pogrywać właśnie. Delikatne uniki i szybka wycinka. Dobra, unik. Dobra, tutaj widzę, gońce się zebrały. Tutaj w pobliżu moim, więc... Tego rozwalmy, doszczętnie. Teraz delikatnie Hetmana. I znowu goniec. Na switchie tak w sumie. No może będzie więcej jeszcze, może będzie więcej. Nie! Nie będzie, bo ten nawet przez inne figury może przejechać, to jest nie fair, przecież tak nie idzie. Ale król się zbliża. No patrzcie, jak kurde cofnęła się. Co za mędę. Ale dobra, niewiele figur pozostało. Parę laufrów. Właśnie ten mnie zdzielił. Dwie wieże. Liczymy władcy pierścieni, ale też została królówka i król.
No w sumie mógłbym tak jak poprzednio mówiłem, od razu celować w króla, tak przynajmniej mi się wydaje, ale w sumie załatwmy wszystkie. Oj, królik, posuń się. Ej, kurczę, mam strasznie mało życia teraz. Dobra, nogi. Znaczy w nogi. Jest, dobra, chyba najbardziej hardcore'ą z figur rozwaliłem. O, ale fuk, że to nie weszło. Wieża zasłoniła króla, no patrzcie państwo. No, dokładnie tak powinno być w szachach. No ta wieża zaraz padnie. A, przynajmniej padłaby, abym teraz trafił. No dalej, gin wreszcie, no! Dobra, delikatnie życie podreperowane. Unik. Kurde, za niski ten skok był Dante, za niski. Dobra, tego się na szczęście udało przed tym, jak wyprowadził cios. To by mi troszeczkę pokrzyżował plany, ale króla przede wszystkim. A teraz żadna się nie zasłania niczym. Dobra, no to po prostu może ciąć. Oj, albo nie. No Dante podjazd. I ucieczka, kurde. Dobra, włącz Devila, jak możesz to włączaj, bo naprawdę życia mało, naprawdę mało. Ej, skąd ten pionek nagle? Ej, jego tutaj nie było. Konik raz na mnie wskoczy i po mnie, więc... Trzymajmy się na dystans od tych kurczę figur. No, po królu. Więc no, dokładnie, tak myślałem. Partia zmierzała ku końcowi niechybnie. Wskoczmy jeszcze raz w zwierciadło. Lustereczko, powiedz przecież, kto największym pedałem jest na świecie. Dante zdemcze. Nie, nieprawda. Dante by się na pewno nie zgodził. Nie no, kozak, ale inny zupełnie. Inne podejście do bycia kozakiem. Come on! Kurde, jak mnie ci wytną. Naprawdę będę niepocieszony. Mam nadzieję, że nie będę musiał drugi raz partii szachowej rozgrywać. No jeszcze jeden taki cios i jestem dead. Za to dziwię się, czemu oni jeszcze nie zginęli. Shit, oj. No nie wiedziałem, że to jeszcze eksploduje. Kurde, no nie, no ryzykuję. No może jeszcze raz w szachy zagram. Przez to. Cholera jasna, no nie wierzę. O, to biegniemy jeszcze raz, ale tym razem od razu postaram się króla rozwalić. No bez przesady. Nie no, będę używał chyba żółtej mordy następnym razem. Żeby przejść chociażby do momentu, gdzie już nie będę musiał rozgrywać tej partii szachów. O, dobra. Jesteśmy już na szczęście na miejscu. Aj, na szczęście też nie muszę. O, dobrze. Nie muszę walczyć, tylko aniołki zostały tutaj do poklepania. To może teraz z diabłem i tak. Nie kosą, może nie. Ej, co wy tacy niedostępni nagle się zrobiliście? What the fuck? A ta poświata, tak? Była w dalszym ciągu obecna. No powietrzne combo przeszkadzasz mi robić. Rozumiem, że odsyłaniasz kumpla, ale ej. Ale właśnie mogę się zbliżyć do lustra już. Musiał sięgnąć, no? Dobra, jeden dead. Drugi jeszcze nie, ale już możecie uwierzyć za chwilkę. Może jeszcze z raz albo dwa mnie dziabnie. Dobra. Już teraz mogę sobie kupić latanie w Nevanie, więc będzie można zbierać bezpośrednio na Beowulfa. Nie mam zamiaru w rakiety inwestować chociażby. Dobra, ale co się kryje za piętą? Wiedziałem. A myślałem, że tylko smród zastanę. A się okazuje, że jednak nie tylko. Bam. No już powinien chyba eksplodować. W sumie to nie źle dla mnie. 25 tysięcy już. To nie w kij dmuchał, kwota. Okej, widzę kolory jakieś. Tu zielony, tu zielony, tu czerwony. O kurde. I ta perspektywa dziwna jeszcze. Kurczę, niepotrzebnie Dante. Mogę zostawić. Wo, ale powyginane to. Dobra, wbiłem do żółtej. Znaczy nie miałem takiego zamiaru. O! Nie mówcie, że backtracking do tego stopnia daleko posunięty, że będziemy walczyć ze wszystkimi starymi bossami. Ale dobra, tego pamiętam. Tutaj należał... Ej, właśnie, tej Cerberusem się cięło. Shit, trudno. A dobra, będzie wracał, więc... Spokojnie, na szczęście pamiętam jeszcze.
to i owo. Spokojnie, możesz zakręcać, możesz nawet szybciej latać, ale ja sobie włączę debila i większość życia ci już zabiorę. W tym momencie. A właśnie spiral? Aj, też daje radę, no patrzcie, będzie prosto, się okazuje. Teraz podleci z powrotem do mnie, fajnie, fajnie, wiadomo. Dobra, ale też muszę być wyżej, żebym na niego wskoczył. Dobra, leci dołem, na szczęście, to jest głupek. Będzie jego niechybna śmierć, znaczy niechybna śmierć, niechybna zguba. W sumie jeszcze póki jest, to może mieczykiem. Dobra, i teraz w dupkę. Znaczy w ogonek tak w sumie. Dobra, a tu już z diabełkiem. To powinien być koniec już tej zabawy. Tak w sumie. Albo się okazuje, że nie, bo on tam jeszcze coś ma w zanadrzu. Ale dobra, idziemy z tamtej strony, tam będzie lata. Chyba właśnie już leci, no. Dobra, jeden strzał, drugi strzał. I troszeczkę delikatnie miecz. Oj. Nie widzę, czy tnę, ale chyba tnę, bo pasek zdrowia jemu spada. Ale dobra, spiral. Wykończmy go w najbardziej chamski ze sposobów, czyli w ogóle nie kłopocząc się ani trochę. To już koniec? Nie, jeszcze nie. No to jeszcze tamten strzał, taki z daleka. Ej, kurde! Patrzcie, nie ma życia, jeszcze żyje. No ale dobra, już spiralem, to spiralem. Czerwony mord, mam nadzieję, że dostanę chociaż. Czy to było warte, żeby to powtórzyć? Nie. Nie, dobra, jednak tak, jednak ma. Zostawił za sobą czerwony ślad. W postaci mordek. Dobra, ale tu jeszcze są właśnie zaraz. Pewnie zdążą zniknąć, zanim do nich podejdę, czy nie? Aaaa, dalej, dalej, no! Chyba zebrałem wszystkie. Jeżeli były jakieś w powietrzu, to na pewno zniknęły, więc idziemy. Od razu. Dobra, żółty się powinien zapalić, tak? Bo to był żółty czy pomarańczowy? Żółty. Okej, czyli w sumie powinienem wszystkie. Nie, 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 nie. Ile mam zdrowia? Pełno prawie. No to idziemy w zielone teraz. Zagrajmy w zieloną nutę. O kurde! No tych akurat nie chciałem spotkać. Bo z nimi się naprawdę ciężko walczyło, tak naprawdę ciężko. A zresztą w sumie troszeczkę tą broń wykorzystywać na ich samych troszeczkę słaby motyw. Zresztą to coś zabiera im w ogóle? No coś tam jest, coś tam zlatuje im z paska. Ale się dał teraz nadzieć nam. Fuck. No, 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 no. Ewentualnie stał cichem. Jakbyś mogę tutaj wyciąć. O, się będą tłuc między sobą, dobra, ale to jest zwykłe strzały, się okazuje, że w tych przypadku dużo zabierają. Życie schodzi. W szybkim tempie. Oj, osuń się, bo on tam miecz naładował, co widziałem. Dobra, jedno cięcie, unik. Parę cięć. Oj, tu się teraz na tym skupimy. Devil, come on. Dobra. Aż się ogarnął. Szczęście moje, no. Dobra, sam nic nie zrobisz, koleżko. Musisz twój kolega przybiec. A kurczę, no nie ten cios miał wykonać. Miałem właśnie wykonać podbieg. Wtedy ten cios został uniknięty. Uniknąłbym tej buły na ryj. Oj. Tego nie uniknął. Ale coś mi się wydaje, że będziemy z każdym z bossów walczyć. No normalnie świetnie. A przynajmniej byli ci prości, ci trudniejsi też, nie? Oj, nie wiem co on tu szykuje, ale coś mocarnego zapewne, więc... Wycinka wycinką, ale... Trzeba też pamiętać. Czy może ich zajść za plecy po prostu. Dobra! Devil, devil, devil... No devil! Ej, kurczę, to naprawdę dużo zabiera, się okazuje. Ale nie ma double jumpa. Ani też spiral nie ma przytrzymywania w powietrzu. Trzeba też pamiętać. No to, ale było niepotrzebne, no nie wierzę. O. Zaplecki? Tego trafił, dobrze. Dlatego właśnie nie macie głup. Jesteście zbyt głupi, żeby je posiadać. Bo macie jej na mieczach, ale zaraz możecie mnie wyciąć! Niedobrze! Wy
wysokie mają te skoki. To jest martwiące bardzo. Shit! Kurde, wiedziałem, że drugiego już nie uniknę. Dobra, jeden dead. Zostaje drugi. Który ucieka do kąta. A, bo chce się połączyć, zapomniałem. Tak, tak, panowie, pamiętam bardzo wasze sztuczki. Pamiętam je bardzo dobrze. Teraz po prostu będzie mocarny cios już na sam początek, tak? Więc od razu zacznijmy od uniku. No, schodź. Dobra, i od Devilka może. Więcej uników, Dante, więcej uników. Shit! Dobrze, nie ma żadnych kurde, no a jednak jakieś... O, nie wiem co tam poleci, więc wybaczcie, ale... Items i eskę chociażby. Jedno. Będzie to wpływało negatywnie na moją ocenę na końcu, ale nie byłem pewien, czy tego uniknę, no właśnie. On tak lubi sobie postrzelać. O, dobrze to nie weszło. Uuuu! Dobra, odsuń się. No, teraz możesz się akurat przesunąć. Dawaj, dawaj, no to może być końcówka, jeżeli dobrze powycinasz, albo twoja zguba. Jeżeli dobrze skopiesz. Nie, 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 na samym końcu, nie! Kurde, tylko dystans i tylko ebony jawory. Fuck! Dawaj, 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 no niewiele brakuje! Dobra, chyba się udało. Padł. To jest miecz, dobra. Jest. Mordki, poproszę. Zasłużone. Za cenę ryby. Dobra, bęc. Kamyszek numer 2 powinien się zaświecić. Tak jest. Ale gdzieś tu była właśnie zielona mordka, a teraz mi się przyda. No dobra, to zrobimy jeszcze jednego, a resztę z tych chyba będziemy musieli zrobić w następnym odcinku. O, to jest chyba ten najwyżej nawet na tablicy. O kurde! No z nią też się namęczyłem ostatnimi czasy, cholera. Dobra, to jej trzeba było podbiec od razu. Ale unikasz też jej fików-mików. Jej fiki-miki z tym welonem, z tą sukienką też trzeba... Trzeba być ich świadomym. O kurde, i te prądy też. Dobra, Nirvana nie będziemy używać, ale... Postrzelać można. No już, strać te nietoperze wreszcie. Właśnie. No, 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 jeszcze dwa cięcia, no. Dobra, strzelasz czymś do mnie? Czy mogę już podejść? Mogę podchodzić. O, trzy. Jeszcze! Kurde, w dalszym ciągu. Ma to nie swoje nietoperze. No, ten Velon, no Dante. Nie wiem, że nie pamiętać właśnie. No jesteś bez, no jesteś odsłonięta! Właśnie. Kurczę, blade za mało jej teraz zabrałem. Może spiral? Faktycznie. No! Aaaa, jeszcze na to spadłem. I tylko dlatego, że nie mogłem strzelać w powietrzu. Dobra. O tym już pamiętam. No może się uda na takiej resztce życia. Oj, albo nie? Bo one w różnej kolejności lecą, no właśnie. Ember. Fuck! Osuń się. Teraz coś się bliżej, Dante. Tnij! Ile wlezie! Kurde, no zniknęła. No co za menda? Dobra. Nie no, kurczę, teraz tam. No już powinnaś być, że tak powiem, czuła na moje ciosy. No właśnie. Parę dobrych wycinek, Dante. I może bez apteczki się obejdzie. Nie, jednak nie. Bo zapomniałem zrobić unik. Na sarko. Dobra, ona mniej niż pół życia. No dobra, może troszkę więcej nawet niż pół. Ja... resztka. Ostatkiem sił się bronię, że tak powiem.
O, dobra, włączmy Devira, włączmy Devira. Może parę cięć? Tak bocznymi drzwiami uda się wpleść. O, dobra, spoko. Dobry unik Dante. Znowu Devir. No trio, kurczę. Dobra, unik. Nie no, zachowując odpowiednią dozę ostrożności, może się uda. Ale cieszę się tutaj o ostrożność, kiedy ona czasami zachowuje się w sposób kompletnie nieprzewidywalny. Na przykład, nie wiem, te prądy są przewidywalne, okej, bo daje znać, że właśnie co ma zamiar zrobić. Ale te? Ja nie wiem, jak one polecą. Wiem tyle, że fajnie bym trzymał się od nich z dala. To jest wszystko. Nic, nic, nic. Ile wlezie Dante? Dokładnie, 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 dokładnie. Unik. Za wcześnie. Cholera. Jeszcze troszeczkę życia mogłem nie zabrać. Spiral. Tak wiesz, boom raz, boom dwa, boom trzy. O, jeszcze! Nie, nie, jednak stanie w miejscu to nie jest z nią dobry pomysł. Nigdy. Oj, chcę się przytulić! Szczęście się nie udało, dobra. O. Muszę ją dopaść, jak jest tam. Muszę spróbować. No co? W powietrze mnie trafiła? Nie powinno to mieć miejsca. Będę z dala od niej. Dobra. Jest! Klep ją! Tłucz! Bij! No, 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 no. Ale dobra, od takiego strzelania też na szczęście szybko Devil wzrasta. O, o. A nie, ludzi. Dobra. Dobra, jest. Chyba będzie po wszystkim. Chyba będzie po wszystkim. Tak. Ach, wracaj do Batmana, nie to perzyco. Bo do niego pasujesz na pewno. Dobra, mordki. Zero mordek? No, już myślałem, ej no. Dobra, ale kochani, to w tym miejscu... W sumie nie, jeszcze nie w tym miejscu. Zobaczymy jeszcze. Czy na pewno ten na samym szczycie kryształek się zapali. Dobra, zapalił się, mamy już trzy. Dobra, to reszta, kochani, w następnym odcinku. To trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdro, cześć, hej!